Kolejna para skarpetek, książka, której pewnie nigdy nie przeczytamy, te i wiele innych. Nietrafione prezenty. Ponad 60% Polaków przeznaczy w tym roku na przygotowanie świąt Bożego Narodzenia od 500 do 2000 zł. Tak przynajmniej twierdzą sondaże. Winna jest inflacja i wzrost cen. Z drugiej strony, po pandemii coraz mocniej stawiamy na wspólne przeżywanie chwil, a mniej na dobra materialne. Nie bez znaczenia jest też nasilający się trend ograniczania przesady, czyli kupujemy tyle, ile jest nam naprawdę potrzebne. Jak robimy zakupy, kiedy i ile na nie wydamy rzeczywiście, sprawdzała Magda Sincewicz. Każdy z nas ma na to inny sposób, w jednym jednak jesteśmy podobni. Tegoroczne święta na pewno nie zaskoczą nas na korzyść niższymi cenami, tego na to nie możemy liczyć. Jest nieco drożej. Tutaj badania pokazują, że planowane wydatki konsumentów mają się zmieścić gdzieś średnio, licząc w kwocie 1500 zł. Czyli porównując do zeszłego roku o 64 zł więcej na każdego członka rodziny, przeznaczymy z tej kwoty prawie 600 zł na jedzenie. To wysokie ceny produktów spożywczych powodują, że ciężko jest oszczędzać. Wie pani, tam się szuka, gdzie taniej jest promocja, to się wtedy kupuje. A jak nie ma promocji, to się nie kupuje. Ja przeważnie, jak dostanę gazetkę nową, to idę i kupuję i promocje są. Eksperci radzą, by do zakupów podejść rozsądnie i wybrać się na nie znacznie szybciej. Rozłożyć je na dłuższy czas, korzystając nieraz z okazji, bo sklepy walczą o naszą uwagę. Dłużej się planuje. Bardzo, bo ja szczerze mówiąc to najczęściej robię sobie listę wszystkiego, co mówią, a dopiero potem jeżdżę po sklepach. Nie warto robić tego na ostatnią chwilę. Zdarza się też tak, że tuż przed świętami brakuje w asortymencie tego, czego szukamy. Zawsze pozostaje jedno rozwiązanie. My się skupiamy na tym, że wydajemy pieniążki. Oni sobie kupują to, co będą uważać za słuszne. Bo taki prezent nietrafiony to nie jest ciekawy. I co potem z nim zrobić? Rozwiązań jest kilka. W internecie funkcjonują nawet strony, na których znajdziemy przedmioty po okazyjnej cenie. Czy jednak warto je oddawać? Przecież najważniejszy w tym wszystkim jest gest.